dyskryminowani tutaj przez Unię Europejską, ale nam rolnikom to wszystko się po prostu należy, co sobie wypracowaliśmy. Dlatego ten rząd, tylko ten rząd. I to jest bardzo ważne. Też, ojcze, znowu kamyczek trochę do PSL-u, ale myślę, że musimy o tym mówić, bo słuchacze muszą o tym wiedzieć. No, bardzo mnie denerwuje, jeżeli poseł teraz wychodzi, którykolwiek z PSL-u i mówi, obiecaliście wyrównanie dopłat, PSL to kręci. PSL precz. Nie wie o tym, PSL won. Ten poseł, jeżeli nie wie o tym, to zielony świadczy. A jeżeli wie, to jest po prostu, no, kłamcą. Bo przecież wyrównanie dopłat, środki unijne negocjuje się na perspektywę. I ta perspektywa, która w tej chwili jest do 2021, do końca 2020, to jest perspektywa wynegocjowana przez Sawickiego i KMB, przez rządy poprzednie. My teraz, ten rząd negocjuje, już rozpoczął tą negocjację na nową perspektywę od 2021. Za długo jest, tym samym. Tak jest, że element sprawy pana Janusza Wojciechowskiego, że najprawdopodobniej Jąka się. Takie,